Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Cześć drodzy słuchacze, ja nazywam się Natalia Wrocławska, a to jest podcast Śląskiej Opinii i dzisiaj zrobi się trochę poważnie i może trochę trudno, ale wszystko na pewno z moją gościnią postaramy się wyjaśnić z języka prawniczego na nasz. Ze mną dzisiaj Eliza Turkiewicz, ekspertka Departament Rynku Cyfrowego Konfederacja Lewiatan. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. No i tak, sytuacja ogólnie związana z cyfryzacją i ze sztuczną inteligencją gna, ona nawet nie biegnie, ona gna. Pojawiły się głosy z resortu cyfryzacji, że powstanie specjalna komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją. Czym by taka komisja miała się tak naprawdę zajmować i czy tym biednym studentom będzie zaglądać do prac wypracowanych przy współpracy z czatem GPT? Czy to na tym będzie polegać? I czy taka komisja jest nam naprawdę niezbędna? Bardzo dziękuję za zaproszenie i poruszenie tego tematu, bo faktycznie, tak jak mówisz, sztuczna inteligencja gna i na nikogo nie patrzy. Jeżeli chodzi o Komisję Nadzoru nad AI, pomysł Ministerstwa Cyfryzacji nie wychodzi wyłącznie z samego Ministerstwa Cyfryzacji, tyle co z konieczności powołania takiego organu nadzorującego wynikający bezpośrednio z aktu sztucznej inteligencji, czyli wielkiego rozporządzenia, które Rada Unii Europejskiej przyjęła właśnie w tym tygodniu i niedługo zacznie wchodzić w życie. Będzie to komisja, która będzie nadzorowała to, jak właśnie sztuczna inteligencja funkcjonuje w społeczeństwie, ale też właśnie w biznesie. Będzie głównie też nadzorować to, jak stosowany jest akt w sprawie sztucznej inteligencji. Podejrzewam, że z biegiem czasu ta komisja będzie również się zajmowała tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na społeczeństwo, jakie są finansowania sztucznej inteligencji i jakie są perspektywy rozwoju w kraju. Założenie ma być to organ, który będzie skupiać przedstawicieli, przedstawicielki takich urzędów jak Urząd Komunikacji Elektronicznej, UOKiK, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich, związki zawodowe, czy również związki przedsiębiorców. I tutaj wybrzmiewa pytanie, czy ta komisja faktycznie jest potrzebna. Jest. I czy powinien być to nowy organ, czy powinien być to już organ, który istnieje na rynku. I tutaj mamy dwa głosy, które dosyć mocno się ścierają w ostatnim czasie. W Polsce aktualnie nie istnieje żaden organ ani instytucja, która posiadałaby kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji, mimo że AI wykorzystywane jest już w Polsce od wielu lat i w coraz większej liczbie dziedzin gospodarki, nauki. Niestety nie mamy doświadczeń ani regulacyjnych w tym obszarze, ani doświadczenia z innych obszarów, które są wystarczające i odpowiednie, aby przenosić je na zakres AI. Wiele organów, o których wcześniej wspomniałam, czy właśnie UOKiK, czy nawet KNF, one mają konkretne specyfikacje, prawda? Że na przykład UOKiK koncentruje się na ochronie konsumentów, KNF nadzoruje rynek bankowy, prawda? Więc to jest jedna perspektywa. Natomiast z drugiej strony mamy sceptyków powołania nowego urzędu i raczej osoby skłaniające się ku temu, żeby wykorzystać już organy, które mamy. Argumentują to tym, że pojawi się kolejny urząd, któremu biznes będzie musiał raportować, że aktualna administracja i tak już jest rozdęta, kosztowna, a kolejny urząd dodatkowo będzie obciążał budżet państwa. Podobna też dyskusja odbywała się w kontekście wdrożenia aktu o usługach cyfrowych, czyli takiej konstytucji internetu i właśnie finansowaniu koordynatora usług cyfrowych, gdzie wiele osób wskazywało na zbyt niskie finansowanie nowego urzędu czy zbyt małą liczbę urzędników. No, podsumowując, jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i całe szczęście jesteśmy dopiero na początku drogi do implementacji aktu w sprawie sztucznej inteligencji, więc wydaje mi się, że te dyskusje będą jeszcze trwały, ale wierzę, że Ministerstwo Cyfryzacji będzie w stanie znaleźć ten złoty środek.
No właśnie, jeżeli chodzi o prawo i ogólnie ograniczenia, które to prawo stawia, no to na pewno przed sztuczną inteligencją musimy się w jakiś sposób ochronić, bo to jest, wiadomo, wielkie dobro i niesamowity rozwój i coś, o czym nasi dziadkowie czy nawet rodzice mogli tylko pomarzyć, albo nawet nie wydawało im się, że mogą o tym marzyć. Bo jest to coś tak dużego. Ja sama jestem trochę tym przerażona, no ale przecież sztuczna inteligencja towarzyszy nam tak naprawdę nie od czasów czatu GPT, tylko dużo, dużo wcześniej. Przed jakimi tymi zagrożeniami ze strony właśnie AI albo osób, które ją produkują, są jej nadawcami, taka komisja czy to prawo miałoby nas uchronić? AI Act jest bardzo specyficzną regulacją, bo tutaj warto nadmienić, że ona dotyczy tylko i wyłącznie bezpieczeństwa stosowania. I AI Act skupia się na poziomie ryzyka, począwszy od ryzyka niedopuszczalnego, kończąc na w ogóle braku ryzyka bądź ryzyku minimalnym. Więc AI Act w zasadzie ma chronić odbiorców, konsumentów, użytkowników przed nadmiernymi negatywnymi skutkami. Przykładowo jest sytuacja, kiedy są wyjątki określone w rozporządzeniu odnośnie systemów biometrycznych, czy na przykład profilowania. Jest to naprawdę szeroki katalog i tutaj, szczerze mówiąc, mogłybyśmy spędzić nawet 2 godziny omawiając ten cały akt, więc w swojej istocie, podsumowując, AI Act jest aktem, który ma być taką furtką bezpieczeństwa. Furtka bezpieczeństwa dla nas, ale czy to w ogóle jest możliwe w naszym obecnym systemie, nie tylko polskim, ale również europejskim, żeby ta legislacja i to, co rządzący i prawnicy uchwalają, nadążyła nad tym rozwojem i tym, co się realnie w tej przestrzeni internetowej i nie tylko już tak naprawdę dzieje? No to jest pytanie, które dosyć często się pojawia, właśnie w szczególności od momentu, kiedy nastąpił wielki boom sztucznej inteligencji, odkąd OpenAI ogłosiło swój chat GPT. Szczerze mówiąc, z mojej perspektywy jako prawniczki, mam wrażenie, że niestety nie jesteśmy w stanie nadążyć. Nawet mając na względzie rozpiętość typowego procesu unijnego, legislacyjnego, który uogólniając może trwać 3 lata. A sami wiemy, jak w ciągu roku sztuczna inteligencja potrafiła naprawdę się rozbuchać, rozhulać i jak się rozwija. Niemniej, oczywiście przepisy czasami nie nadążają za nowymi technologiami, ale niekoniecznie też uniemożliwiają ten rozwój, bo też się pojawiają takie głosy, że no, regulowanie to jest, że to jest jakieś osłabianie innowacyjności. Uważam, że kluczowym jest zachowanie takiej równowagi pomiędzy wprowadzaniem regulacji a przeregulowaniem. I to jest bardzo cienka granica. Nowy przepis, moim zdaniem, powinien być wprowadzany wówczas, kiedy obowiązujące prawo już ogólnie przestaje wystarczać. Jakie wy rekomendacje, jeżeli chodzi o tą komisję i w ogóle przepisy dotyczące AI w Konfederacji Lewiatan wypracowaliście? No bo doradzacie przedsiębiorcom, jesteście głosem tym społecznym, tym właśnie od biznesu do rządzących. Jaka jest wasza droga, o, jeżeli o to chodzi? Tak, uważamy, że kluczowym aspektem funkcjonowania w ogóle takiego organu, jakim jest komisja nadzoru, powinno być wypracowanie mechanizmów komunikacji oraz dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład planowanej komisji, bo jest to całkiem szeroki katalog podmiotów. Ponadto taka struktura i organizacja nowego organu powinny być bardzo elastyczne, żeby efektywnie reagować na dynamiczny rozwój technologii, jaką jest sztuczna inteligencja, i niezbędne jest unikanie nadmiernego obciążenia biurokratycznego. Ponadto też uważam, że takie konieczne uwzględnienie konieczności współpracy z ekspertami zewnętrznego, jakby zewnętrznymi, z zewnętrznego rynku oraz stałego podnoszenia kwalifikacji. To są naprawdę kluczowe elementy. Co więcej, akt w sprawie sztucznej inteligencji ma charakter cross-sektorowy, czyli naprawdę jest dotyka takim wielu, po drążem prostu. Dla wielu branż. Więc
Naszym zdaniem nowy organ musi być zobowiązany do współpracy z odpowiednimi organami i instytucjami, które zajmują się obszarami właśnie wymienionymi w akcie sprawie sztucznej inteligencji. Współpraca też ta powinna polegać na pozyskiwaniu opinii, ekspertyz dotyczących specyficznych kwestii dla danych obszarów, żeby jednak ekspertyza danego organu nie ograniczała się tylko i wyłącznie do małych, małych wycinków, że jednak musi być to podejście holistyczne i bardzo elastyczne względem rozwoju tej technologii. A czego oczekują przedsiębiorcy od tego Właśnie nowego organu? tego, o czym powiedziałam, tej elastyczności, tej komunikacji i co właśnie najważniejsze, braku biurokracji. Bo uważam, że tutaj bardzo łatwo jest przegiąć w jedną stronę, że niestety przy nadmiernej biurokratyzacji może nam umknąć właśnie ten moment, kiedy podchodzimy do jakiegoś kolejnego skoku technologicznego. Więc to jest w naszej ocenie bardzo, ale to bardzo ważne. No ja właśnie tak patrzę na tą sprawę i tą komisję, jakiś nowy organ biurokratyczny z takim troszeczkę przerażeniem, że on rzeczywiście nie nadąży. I myślę sobie, jak bardzo osoby eksperckie zatrudnione w takiej komisji na przykład muszą się na tym temacie znać i właśnie ciągle swoje kompetencje, no, powiększać po prostu, tak? Zdobywać nową wiedzę, ją aktualizować. Więc nie wiem, jakoś tak wewnętrznie czuję, że coś takiego z jednej strony jest bardzo potrzebne, a z drugiej takiej ludzkiej strony, jak my jako społeczeństwo będziemy rozliczać na przykład te osoby? Czy do nas będą docierać jakieś informacje o rzeczach, które taka komisja robi, uchwala? Czy to będzie kolejny organ, który gdzieś tam sobie będzie obradował w Warszawie i właściwie tyle? No tu się zgodzę. Faktycznie przed urzędem stoi duże wyzwanie, żeby jednak przybliżać obywatelom i obywatelkom cały aspekt sztucznej inteligencji, bo oczywiście ja przybyłam w swojej bańce, prawda? I mam wrażenie, że wszyscy wokół mnie świetnie zdają sobie z tego sprawę, co się dzieje, ale jednak warto z tej bańki wyjść i się rozejrzeć. I jednak mi tu świadomość, że sztuczna inteligencja nie dla każdego może być bliskim tematem. Więc moim zdaniem Ministerstwo Cyfryzacji, powołując tą komisję, powinno mieć na względzie również edukację społeczeństwa. Jak korzystać ze sztucznej inteligencji? Jak korzystać z niej mądrze, odpowiedzialnie i z taką i bez strachu? No Bo to właśnie. też, niestety się przewija, że ludzie się boją, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, że sztuczna inteligencja może wprowadzić dezinformację, bias. I te obawy są jak najbardziej uzasadnione. Tylko właśnie moim zdaniem tutaj rolą komisji będzie naprawdę przyłożenie się do kwestii edukacji, bo tutaj mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. No właśnie, co wy jako Konfederacja Lewiatan w tym temacie proponujecie nie tylko przedsiębiorcom, ale właśnie różnego rodzaju odbiorcom, ale przedsiębiorcom najbardziej, o. Znaczy tak, cały czas jesteśmy orędownikami edukacji. Na każdym poziomie, czy to będzie poziom szkół podstawowych, liceów, ale również tej w miejscu pracy, ale również też dla osób już, które na rynku pracy nie są. Tutaj mam na myśli pokolenie Silver. I tutaj w mojej opinii bardzo ważna jest reakcja Ministerstwa Cyfryzacji. Tutaj bardzo uważam, należy nałożyć nacisk na to, jak edukujemy społeczeństwo. Bo oczywiście jako przedsiębiorcy mają obowiązek, prawda, informowania czy konsumentów, czy swoich pracowników w tym zakresie, ale uważam, że to jest praca holistyczna. To jest praca holistyczna, która powinna polegać na obopólnej współpracy. Bez tego uważam, że jesteśmy zgubieni. Oby nie, ale na pewno jak wpiszemy w ChatGPT jakieś 5 propozycji na przeżycie, to
dostaniemy jasną odpowiedź. Na pewno. Tak. Warto zweryfikować oczywiście, do czego zawsze zachęcam, do krytycznego myślenia. Wiadomo, to już moje ostatnie pytanie, bo lądujemy. Gdybym dziś chciała dowiedzieć się o sztucznej inteligencji więcej niż wiem, gdzie szukać informacji, czy Konfederacja Lewiatan też takich udziela? Oczywiście. Na naszej stronie internetowej mamy wiele naszych stanowisk, które dla laika oczywiście mogą się wydawać dosyć skomplikowane i dosyć przeprawniczone. Niemniej jednak Komisja Europejska również na swojej stronie ma informacje, z których można korzystać, zapewne też Ministerstwo Cyfryzacji. Także zachęcam do szukania wiedzy, zachęcam do pogłębiania swojej wiedzy, bo to wyciąga z lęku i nadaje pewności siebie w stosowaniu tych technologii. Czyli podsumowując, nie ma się czego bać, ale jak zawsze Nie. trzeba uważać. Dokładnie tak, jak ze wszystkim. No cóż, liczymy na to, że Komisja Nadzoru nad Sztuczną Inteligencją to nie będzie wydmuszka, a będzie jakimś nowym standardem we współpracy z przedsiębiorcami, no i oczywiście z obywatelami dla naszego bezpieczeństwa, ale też rozwoju. Moją gościnią dzisiaj była Eliza Turkiewicz, ekspertka Departament Rynku Cyfrowego Konfederacja Lewiatan. Do artykułów i wiedzy o sztucznej inteligencji odsyłamy Was w opisie tego odcinka. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do usłyszenia w podsumowaniu pracy Komisji Nadzoru nad Sztuczną Inteligencją, bo myślę, że ten temat będzie z nami na dłużej. Dziękuję serdecznie. Dzięki bardzo. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii i wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl/klub. Do usłyszenia.